naszych wychowawców i nauczycieli, aby dobry Bóg wynagrodził im trud włożony w nasze wykształcenie i wychowanie. Ciebie prosimy, odmówmy się za naszych rodziców i wszystkich, którzy troszczyli się o nas w minionym roku szkolnym, aby doświadczali dobra i miłości na co dzień. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin oraz zmarłych nauczycieli, aby mogli cieszyć się wiecznym szczęściem w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tu obecnych, abyśmy dobrze wykorzystywali czas wakacji, odnowili siły duchowe i nie zapomnieli o Panu Bogu. Ciebie prosimy. Kochani, już wchodzimy, tylko proszę z jednej i z drugiej strony, tam wyznaczę, rozdacie teksty z pieśniami, które będziemy śpiewać w czasie mszy świętej.
ścigano, ale żeby dwóch. Nie mamy dzisiaj pana organisty, dlatego musicie sami stanąć do wysokości zadania i zaśpiewać. Znana pieśń, kiedy ranny wstają zorze. Za chwilę wychodzimy. Tą pieśnią rozpoczniemy. Nie muszą być śpiewane wszystkie zwrotki. Oczywiście. Ta pierwsza pieśń może być zaśpiewana w całości. Abyśmy mogli godnie złożyć najświętszą ofiarę.
Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Modlmy się. Boże, Ty pouczyłeś serca wiernych światłem Ducha Świętego. Daj nam w tym Duchu poznać, co jest prawe i zawsze się radować Jego pociechą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, kto skąpo sieje, ten skąpo zbiera. Kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym. Albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg, a Bóg może zdać na was całą obfitość łaski. Tak, byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki. Według tego, co jest napisane, rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. Ten zaś, który daje siewcy ziarno do zasiewu i chleb do jedzenia, dostarczy również wam ziarna i rozmnoży je i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. Wzbogaceni we wszystko będziecie pełni wszelkiej prostoty, która składa przez nas dziękczynienie Bogu. Oto Słowo Boże. Boga.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do ojca twego, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy, przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale ojcu twemu, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Oto słowo Pańskie. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii świętego Marka. Drodzy rodzice, drodzy nauczyciele i wreszcie drodzy uczniowie. Drodzy rodzice, drodzy nauczyciele, w pierwszej kolejności, bo wspólnie stanowimy grupę, zespół osób, na których spoczywa zadanie nauczania dzieci. Rodzice w sposób naturalny, nauczyciele z powołania. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę, po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Drugi fragment z Pisma Świętego, tym razem z Księgi Rodzaju, z rozdziału pierwszego. Zacytowane słowa z Pisma Świętego i z Nowego Testamentu, i ze Starego Testamentu wyszły z ust Pana Boga. Jest jedna różnica. Mianowicie tekst ze Starego Testamentu to słowa skierowane do człowieka przed grzechem pierworodnym. Wtedy jeszcze świat był wykorzystywany tylko dla dobra człowieka. W
Pan Jezus zaś wypowiada słowa, cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat uzyskał, a na duszy swej szkodę poniósł. W okolicznościach, kiedy Jezus już nauczał i tym razem, kiedy te słowa wypowiedział, kilka tysięcy ludzi zgromadziło się koło Pana Jezusa. Nauczał ich bardzo długo, tak że wszyscy zgłodnieli, nie mieli co jeść. I Pan Jezus musiał uczynić cud, żeby ich nakarmić. Cudownie rozmnożyć pokarm. A oprócz tego jeszcze wiele osób przyprowadziło chorych, albo przyniosło ich na noszach do Pana Jezusa i Jezus ich uzdrawiał. I wtedy w takich okolicznościach mówi, cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł. Dzisiaj na najniższym stopniu nauczania stawiamy to pytanie, jak korzystać z tego świata, aby unikać zła, żeby nie było ludzi głodnych, ludzi chorych, żeby nie było nienawiści między ludźmi. I to samo pytanie stawiać będą dzisiaj na największych uczelniach świata profesorzy, studenci, a także w różnych miejscach świata politycy. A wytyczonym kierunkiem działania będą słowa Jezusa. Jeżeli tylko szczerym sercem, nawet ludzie niewierzący, nawet ludzie, którzy nie znają jeszcze pełnej prawdy o Bogu, jeżeli szczerym sercem szukają odpowiedzi na to pytanie, co czynić, żeby było dobrze, to muszą wziąć to pytanie Pana Jezusa pod uwagę. Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Muszą zapytać o duszę ludzką. Ten cel, aby człowiek nie poniósł szkody na swej duszy, leży u podstaw wielu systemów nauczania i widzimy także u nas na tym najniższym poziomie nauczania, tym stopniu, może nie poziom, to by było tu może niewłaściwe słowo użyte, ale na tym najniższym stopniu mam na myśli szkołę podstawową. Pamiętamy, było 8 klas. Jak ja rozpoczynałem naukę w szkole, to było już tylko 7 klas. Potem wprowadzono gimnazjum. Teraz znowu gimnazjum zostało wycofane i wchodzi 8 klas. Od dzisiaj żegnamy ostatnią klasę gimnazjalistów. Żegnamy kolegów, koleżanki i jednocześnie żegnamy ten system, który ten układ wprowadzał w system nauczania. I dzisiaj jest właśnie taka chwila, kiedy robimy podsumowanie, na ile to czynimy jako rodzice i nauczyciele, na ile to wszystko wpływa, że dzieci wasze, to znaczy rodziców, i dzieci polecone nam, nauczycielom, potrafią z tego świata, jaki jest nam dany, korzystać w sposób właściwy, to znaczy tak, żeby dzieci na duszy swej nie ponosiły szkody. Czy jest tak, jak się modlimy, aby nauka była z pożytkiem doczesnym i duchowym? Kiedy ja rozpoczynałem naukę w szkole podstawowej, to tę modlitwę do Ducha Świętego odmawialiśmy na każdej lekcji.
Po dzwonku wchodziło się do klasy i rozpoczynaliśmy lekcję modlitwą do Ducha Świętego. I ile było lekcji, tyle razy modliliśmy się na każdym przedmiocie. Dzisiaj nie wiem, czy odmawiają nauczyciele z dziećmi tę modlitwę na każdej lekcji, czy tylko na katechezie. Drodzy uczniowie, teraz słowo do was. Najpiękniejsze katechezy, które bardzo lubimy, to te, które mówią o tym, jak bardzo nas Bóg kocha, jak stwarza świat dla człowieka. Rysujemy uśmiechnięte słonko, rysujemy niebieskie chmurki na niebie, rysujemy zwierzątka i podpisujemy je tak, jak wołamy na kotka w domu, czy pieska, czy może papugę, bociana, jak stoi na jednej nodze. Lubimy też rysować dzieci, jak się bawią, owoce, które rodzą drzewa. Z radością rysujemy mamę i tatę, cieszymy się, jak w rodzinie pojawia się braciszek czy siostrzyczka. I modlimy się za nich, bo wszystko serdecznie kochamy. I dzisiaj też przyszliśmy pomodlić się i podziękować Panu Bogu za cały rok nauki. Dzięki Ci Boże za światło tej nauki. Pragniemy, abyśmy nią poświęceni, mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać przez Chrystusa Pana naszego. Tę modlitwę umiemy, to spróbujmy ją odmówić razem. Dzięki Ci Boże za światło tej nauki, pragniemy, abyśmy nią poświęceni, mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać przez Chrystusa Pana naszego. Kochani i dorośli, i dzieci, drugi rok, jak rozważamy o Duchu Świętym, tego roku przyświeca nam hasło w mocy Bożego Ducha. To jest to hasło na rok liturgiczny bieżący. Do końca roku liturgicznego, to jest do Adwentu. A hasło, które było w ubiegłym roku, jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Też przez cały rok odwoływaliśmy się do osoby Ducha Świętego, trzeciej osoby Trójcy Przynajświętszej. Duch Święty został nam dany przez Jezusa, aby pomagał nam korzystać z całego świata, ale tak, żebyśmy nie grzeszyli, abyśmy nie ponieśli szkody na duszy. I o to prosimy też dzisiaj, na czas wakacji. Amen. I kochani, żebyśmy o Duchu Świętym pamiętali, dzisiaj każdy z nas, ile nas tutaj jest, dorośli także otrzymają obrazek z Duchem Świętym. Są ministranci już wyznaczeni. Jeden z jednej strony może sobie kogoś jeszcze poprosić do pomocy, żeby to sprawnie poszło. Drugi do uczniów, którzy są po drugiej stronie. Proszę bardzo, zaniesiecie te obrazy. A w trakcie już rozdawania przejdźmy do modlitwy powszechnej. Wstańmy. Z ufnością i pokorą przedstawmy Bogu nasze prośby. Ci, którzy są wyznaczeni do modlitwy wiernej, proszę podejść. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, aby Bóg obdarzył go zdrowiem i potrzebnymi siłami w kierowaniu Kościołem.
Ciebie prosimy. Módlmy się za naszego księdza proboszcza, wszystkich kapłanów i misjonarzy, aby Pan Bóg błogosławił im w misji głoszenia dobrej nowiny. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych wychowanków i nauczycieli, aby dobry Bóg wynagrodził im trud włożony w nasze wykształcenie i wychowanie. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych rodziców i wszystkich, którzy troszczyli się o nas w minionym roku szkolnym, aby doświadczali dobra i miłości na co dzień. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin oraz zmarłych nauczycieli, aby mogli cieszyć się wiecznym szczęściem w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tu obecnych, abyśmy dobrze wykorzystali czas wakacji, odnowili siły duchowe i nie zapomnieli o Panu Bogu. Ciebie prosimy. Dobry Boże, przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Otwórzmy nasze pieśni i poszukamy sobie pieśni na ofiarowanie. Kiedyś, o Jezu, chodził po świecie, brałeś ciateczki. Panie nasz Boże, uświęć złożone dary i oczyść nasze serca światłem Ducha Świętego przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On wstąpił do nieba i siedząc po Twojej prawicy, zesłał na przybrane dzieci obiecanego Ducha Świętego. Dlatego teraz i na wieki z wszystkimi chórami aniołów wysławiamy Ciebie, wołając: Święty, święty, święty Pan zastępów. Amen.
pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, osadna na wysokości, błogosławione i dziedzinie Pańskie, osadna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywamy, głosimy śmierć, oczekując swego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Anną, Kingą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nim jesteśmy. Dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechów i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na miarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, Baranku Boży, który kładziesz, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. thank you.
się. Wszechmogący Boże, niech Duch Święty przeniknie nasze serca i użyźni je rosą swojej łaski przez Chrystusa Pana naszego. Modlitwa w intencji synodu. Boże w Trójcy Świętej Jedyny, zgromadzeni we wspólnocie tarnowskiego Kościoła, pragniemy owocnie przeżyć synod diecezjalny. Prosimy Cię, Ojcze pełen miłosierdzia, napełnij nas swoją prawdą, miłością i pokojem, abyśmy wiernie realizowali Twój zbawczy plan ludzkości, otwarci na dar aktywnej współpracy wszystkich diecezjan. Błagamy Cię, Jezu, Synu Boga Żywego, abyśmy zawsze z wielką pokorą i ufnością odczytywali znaki czasu w świetle Ewangelii, budując wspólnotę naszej diecezji na Twój obraz. Wzywamy Cię, Duchu Święty Ożywicielu, abyśmy napełnieni Twoimi darami odnowili i ożywili wspólnotę Kościoła Tarnowskiego w jedności z całym Kościołem Powszechnym. Maryjo, Matko Kościoła i Patronko Diecezji Tarnowskiej, prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary. Święty Stanisławie Szczepanowski, módl się za nami. Święci Świeradzie i Benedykcie, módlcie się za nami. Święta Kingo, wszyscy święci i błogosławieni diecezji tarnowskiej, módlcie się za nami. Święty Michale Archanielu, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg obronić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu od niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę duszy ludzkich krążą, mocą Bożą skroć do piekła. Amen. A teraz krótkie ogłoszenie. Dzisiaj będzie jeszcze msza święta o godzinie 18, bo ta zmiana na przedłużone wakacje była później niż rozpisanie mszy świętych i dlatego już ta intencja była zapisana, będzie odprawiona o 18, ale teraz do uczniów. Po tej mszy świętej, a więc gdzieś koło godziny 19, będzie zbiórka na przećwiczenie wszystkich czynności, które są związane z jutrzejszą procesją Bożego Ciała. A więc zapraszam całą służbę dziewczącej służby Maryjnej. Wczoraj było coś chyba ze 6 tylko dziewcząt i 2 ministrantów. Dzisiaj przychodzą wszyscy ministranci, przychodzą wszystkie dziewczęta z dziewczęcej służby Maryjnej. To jest dużo funkcji, które trzeba, żebyście podejmowały, a w ostatniej chwili przed mszą świętą to ja nie jestem w stanie każdego jakoś poinstruować, bo jest wtedy bardzo mało czasu. Jak za 10 ktoś przyjdzie minut przed mszą, jak to wszystko zrobić. Oprócz tego potrzebnych jest, ministranci będą, każdy miał jedno jakąś czynność do wykonania. Jest potrzebne 12 osób do niesienia feretronu. I tu bym bardzo prosił, oprócz ministrantów, bo tutaj Chmura Jakub, Bartek Grzywacz, Strączek Patryk, to jest włączony z tej prośby, bo będą już mieli zadania. Tak samo, gdy chodzi o Kasię Gawryś, ona też jest zaangażowana. Ale prosiłbym do feretronów, nie musi być w takim składzie, możecie się tam dobrać, żeby była odpowiednia wysokość. Jesteście starsi. W tamtym roku poszły dzieci z młodszych klas i na przykład taki feretron no nie jest ciężki, ale dla tych dzieci był ciężki, prawda? I bolały ich ręce potem. Dlatego weźcie starsi. Buziak Jakub, Fluder Kacper, Gąsiorek Norbert
Igucwa Bartosz, to by była jedna czwórka. Agata Łapa, Madej Julia, Marszałek Patryk i Róża Oliwia. Do następnego feretronu. I Rusin Jakub, Szewc Magdalena, Szewc Oliwia i Chmielowska Kinga do trzeciego feretronu, żebyście wzięli. Potem sztandar rycerstwa. Dziurgot Ola, Gawryś Kinga i Grabiec Jakub. Sztandar z szkolnego koła Caritas. Grochowina Ola, Konefał Piotr, Kopacz Eryk. I w rezerwie zostają Dominik Lipa, Maziarska Anna, Rej Milena i Szewc Kacper. Jeżeli by inni nie mogli, to wy chętnie ich zastąpcie. I jeszcze tutaj jedna sprawa, mianowicie w darach zostały złożone Boże Krówki. Jest tutaj do tego specjalna instrukcja. Mianowicie odwijamy tę krówkę delikatnie i w środku jest cytat wypowiedziane słowa, pouczenie czy napisane któregoś ze świętych. Dlatego trzeba delikatnie odwinąć, to opakowanie sobie zachować, przeczytać, jaki święty chce wam patronować na wakacje i potem, jak pójdziecie do domu, znaleźć na internecie czy książkę poszukać w bibliotece o tym świętym i sobie przeczytać jego życiorys. Wylosujesz, to znaczy, że ten święty ma ci pomagać w czasie wakacji dobrym, duchowym ich przeżyciu. Gdyby czasem tych krówek zabrakło, ale chyba nie zabraknie, a są maluchy, to dajcie im, a dwóch najstarszych ministrantów poproszę, żeby z tymi krówkami poszło, ale dopiero przy wyjściu, bo jeszcze będzie zaraz witania do serca Jezusowego, to im dajcie po obrazku. Jakby zabrakło cukierku oczywiście. To instrukcja jest znana. Dwóch najstarszych, proszę bardzo. Którzy są najstarsi? Raz i dwa. Dobrze. Idziecie, będziecie rozdawać, ale dopiero po zakończeniu adoracji. Oznacha wszechostnio godna czci. Ojca Przedwiecznego, serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, serce Jezusa nieskończonego majestatu, serce Jezusa świątynią Boga, serce Jezusa przybytku najwyższego,
serce Jezusa, Domie Boże i Bramo Niebios. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne. Serce Jezusa, cnót wszelkich, bezdenna głębino. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze. Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze. Serce Jezusa, ze żywością napełnione. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne. Serce Jezusa, włóczniom przebite. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie. Serce Jezusa, nadzieja w Tobie umierających. Serce Jezusa, rozkosze wszystkich świętych. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, cichy i pokornego serca, módlmy się, wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Odmówmy jeszcze akt poświęcenia rodzaju ludzkiego. O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela, przywiedź ich do przystani prawdy, jedności wiary, aby rychłona stała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności, udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkich ziemi od końca do końca jeden brzmiał. Chwała bądź Bożemu sercu.
Prośmy teraz Pana Jezusa, żeby nam pobłogosławił na całe rozpoczynające się wakacje. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy raz. Nie przed nowym ten sakramentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów nie nam pamiątkę swej męki. Dozwól, prosimy, taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twojego odkupienia, które żyjesz i królujesz na wieki wieków.
dobrze, żeście rozdawali, bo jeszcze dla kolegów